Porozmawiamy dzisiaj sobie teraz o Linga Massage i o tym głównie o mężczyznach, facetach i kobietach. Typowy mężczyzna się dużo różni od typowej kobiety. I kobieta zwykle często przychodzi, żeby się wyleczyć, to jest jakby, żeby się odblokować, to jest bardzo częsta przyczyna, że kobieta przychodzi na masaż tantryczny, a facet bardzo często przychodzi, bo chce doznać jakiejś nowej przyjemności. W masażu tantrycznym te intencje też jakby wychodzą do tych potrzeb. Kobieta, żeby jej seksualność się rozwijała, płynęła i żeby ta tantra działała na nią, musi się odblokować przede wszystkim. Facet, seksualność dla niego to jest czasami 90% o tym, czym myśli. Czasami tak jest. U mężczyzny jest ważne, żeby się otworzył na inne przyjemności, na tą tak jakby tantryczną przyjemność, która mu poszerzy horyzonty, że on nie musi być uzależniony od tego wytryskowego orgazmu, ale że jest cała gama innych kolorów dzięki tantrze, dzięki którym nie tylko będzie miał więcej, dłużej, bardziej intensywne przyjemności, ale także to mu pozwoli otworzyć swoje serce, to co kobieta chce, żeby mężczyzna otworzył swoje serce, żeby nie był tylko tutaj. W tantrze chcemy, żeby ta seksualność płynęła przez wszystkie czakry, a nie zostawała tutaj. Nie? Tak więc to jest tą przyczyną, co nie? Ale właśnie trzeba wiedzieć o tym, bo jakby kobieta jest kobieca i myśli, że może faceci też przychodzą z tą samą intencją, ale głównie bardzo często przychodzą z tą intencją, że chcą doznać czegoś ekstra, czegoś, co jeszcze nie doznali. I to jest właśnie dobra szansa, żeby poprzez doświadczenie nauczyć ich, że jest coś głębszego niż 10 minut statystyczny seks. Jako, że często są uzależnieni od seksu, to jakby chcą złapać te doznania, chcą złapać. I to jest no, jakby normą, że jeśli nie powiesz facetowi, że słuchaj, ty masz tutaj tylko dostawać, ty nie dajesz mi masażu, ty nie łapiesz mnie za pośladki i tak dalej, to jest masaż tantryczny, ty masz tylko dostawać. Skup się na dostawaniu i w tym momencie, to jest jedna jakby intencja też masażu tantrycznego, żeby mężczyzna poczuł, że może dostawać, żeby zamknął się na dawanie, na to, że on musi coś zrobić, on musi się wykazać, żeby po prostu się zrelaksował i dał się poczuć jak Bóg, którego czcimy naszym dotykiem, jakby on nie musi nic robić. On może się zrelaksować w ekstazie. Nie musi nic robić. I to jest właśnie też jakby ten przełącznik w głowie, że on robi całkiem 180 stopni inną rolę. Wchodzi w tą kobiecość swoją i wtedy może też utworzyć się intymnie, może doznać tej energii yin, która jakby im nie musisz nic robić, a wszystko się wydarzy, a wydarzy się więcej. I jeśli te energie są zbalansowane, to naprawdę może się wydarzyć więcej, dużo więcej. Tak więc też z facetami tak jest, nie? Że jak raz się pozwoli, co nie, to znaczy, że to już mu się włącza, okej, to mogę to robić cały czas, nie? I wtedy będzie chciał więcej i więcej i więcej. Musisz określić na rozmowie wstępnej, tu są granice, tu masz się zrelaksować. Możesz to mu wytłumaczyć, że rozumiesz, że on ma swoje potrzeby i tak dalej, ale niech zaufa tobie, że przez to, że się zrelaksuje, dostanie czegoś, co jest ponad to, co już zna,
niech się otworzy na coś, co nie jest. Wtedy może doznać niespodzianki. I tak, i doznałem. Po czasami 20, czasami 40 minutach masażu lingam, co może dla niektórych być rekordem, bez względu na to, czy jest erekcja, czy i że nie ma wytrysku, to może być jakby jedno z najlepszych przeżyć. Może poczuć to ekstazy w sercu, ekstazy w całym ciele. I to jest dla nich wow. Lubię tą tantrę teraz. O, to jest ta tantra. I wtedy czasami takie doświadczenie więcej przemówi niż te książki, które mówią, wytrysk nie jest za zdrowy, nie jest za dobry, że jakby są o niebo większe przeżycia. Czytać i wierzyć w coś, że coś istnieje, a doświadczyć i wiedzieć o tym, że to jest, to jest jakby, jesteś o krok do przodu bardzo. Także trzeba bardzo dobrze wytłumaczyć, że jak się zbliża do tego punktu bez powrotu, to żeby jakby szedł w to, bo wtedy będzie game over i no co, z taką energią, co nie, aż jak się ma spotkanie na 2-3 godziny, co nie, to zaczynać od nowa. Jakby mija się trochę z celem, jeśli się wydarzy, co nie, to się wydarzy, co nie. No to wtedy on no, jakby uciął sobie te doznania. Wiesz, to może być jego najlepsze przeżycie do tej pory też, co nie? No, ale ale i też to może go posunąć bardziej do, jakby żeby głębiej w to wchodził, co nie? Bo jak on ma do tej pory, co nie, po statystycznie 7 minutach stymulacji wytrysk, a tutaj ma wytrysk po rekordowych 30 minutach, to on wtedy, wow, nie wiedziałem, że taki dobry jestem. Może, co nie, wiesz, wejdę w to, co nie, wiesz, głębiej. Nie wiedziałem, że tak dobrze mogę się poczuć, co nie, wiesz. I wtedy, on wtedy, okej, dobrze, to, powtórz mi, jakie to są te ćwiczenia, jak ja mam ćwiczyć, co nie, bo ja chcę, co nie, wiesz, bo ja chcę. To naprawdę, mogę 30 minut, to jest prawda, co nie? Ciekawe jak będzie, jak będę wytrzymywał 2 godziny. To musi być dobrze, co nie? Wiesz, to on wtedy jest zmotywowany, co nie? Wiesz, czyli jakiekolwiek doświadczenie. Tak więc to nie jest nic złego, jeśli taki początkujący facet ma wytrysk. Jeśli jest to krok do przodu, jest to lepiej niż było, co nie? To znaczy, że jest lepiej niż było, co nie? Tylko, że trzeba też, co nie, wiesz, jakby motywować i tłumaczyć. No też on będzie doświadczał to przez masaże, co nie? Że no, jest cała gama kolorów poza tym jednym, którym jest orgazm szczytowy, co nie? I żeby pracował nad sobą, co nie? Bo no i jak masz stałych klientów, to będziesz widzieć, co nie? I wiesz, i wtedy możesz wspierać ich na tej drodze. 99% społeczeństwa nie wie, co to jest tantra. I jeśli powiesz facetowi, że tantra jest seksem bez wytrysku, to oni powiedzą, to ja dziękuję. Jak to? Dla typowego faceta wytrysk, te kilka sekund, to jest najszczęśliwsze momenty jego życia. I jeśli powiesz, słuchaj, co nie, my zabierzemy ci te, ćwicz sobie, co nie, żeby się pozbyć tych momentów, to on powie, hej, co ty, jak to, chcesz mnie pozbawić sensu życia? Chcesz mnie pozbawić o to, o czym myślę, co nie, wiesz, całe życie, to o czym... Nie przerażaj mnie, Michał. Ojej. Całe szczęście w kręgach tantrycznych jest już dużo lepiej. Masaż tantryczny, tantra głównie jest, że transformujemy, że naszą intencją jest wrzucenie tej energii do serca, wrzucenie tej energii do naszej duchowości, naszej kreatywności, a nie pozbycie się. To, dlaczego jesteśmy tak uzależnieni od wytrysku, wiąże się z bardzo dużo aspektami i mógłbym o tym godzinami rozmawiać, ale może skupię się na praktyce. Poza tym, że daje nam to najlepsze doznanie, jakie dotąd mamy w ofercie, bo tak naprawdę większość ludzi nawet nie wie, że jest jakikolwiek wybór, że mogą się uczyć tantry i mogą osiągnąć coś więcej. Jeśli nawet coś wiedzą, to
dużo rzeczy ich blokuje. Po pierwsze, uzależnienie od tego wytrysku. Po drugie, jakieś uwarunkowania społeczne. Po trzecie, brak wiary w siebie. Ludzie myślą, że tantra to jest rzecz tylko dla tych mnichów, którzy ciężko pracują nad sobą i którzy się wyrzekają wszystkich przyjemności i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy tantra jest dla wszystkich, co nie? Każdy może z tego korzystać. Jakby jedną z innych rzeczy to jest nasze uzależnienie od szczytowego orgazmu. Te same hormony, co mężczyzna dostaje w trakcie szczytowego orgazmu, uzależniony od heroiny, dostaje w trakcie, gdy daje sobie shot. I te same hormony chcemy je. Dlatego tak bardzo ich trzymamy, co nie? I to są bardzo mocne hormony, co nie? I żeby jakby się totalnie fizycznie od nich uwolnić, to mężczyzna musi żyć w seksualnej aktywności bez wytrysku, bez zatrzymywania wytrysku mechanicznie, co nie jest jakby metodą tantryczną i wcale dużo nie daje, albo nic nie daje, albo może dać nawet problemy. Tak więc poprzez tantryczną brahmacharię, nie celibat, który jest zamknięciem się w jaskini i odizolowaniem od świata, i nie, albo celibat, który nie wchodzimy w związek seksualny z kobietą, albo nie używamy seksualności, odcinamy się od seksualności jakby, co nie? Tylko żyjemy w seksualności, ale nie wytryskamy. To jest tantryczny celibat, tantryczna brahmacharya. I tantrycy mówią, że to jest w zasadzie prawdziwe znaczenie brahmacharya. A no, oczywiście są inne nauki, które mówią całkiem co innego. Podczas gdy mamy seksualną aktywność, nie wytryskanie poprzez 21 dni uwalnia nas od fizycznego uzależnienia. Tak samo jak na przykład jest spalenie papierosów, jak nie palisz 5 dni, jesteś wolna fizycznie, tylko że ten mentalny, nie? Zostaje to mentalne uzależnienie. Tak samo z tym. Po 21 dniach fizycznie już się jest uwolniony, tylko zostaje to mentalne. A te mentalne uwalniamy się od niego poprzez doświadczenie nowych doznań. I właśnie masaż tantryczny daje nam to doświadczenie i daje nam, tak jak powiedziałem, co nie? Że ktoś, kto doznał tantrycznych orgazmów, już nie jest zainteresowany wytryskiem, nie jest zainteresowany orgazmem machlaczkowym, bo po co tracić energię, jak można ją zyskać i czuć i osiągnąć dużo więcej i być w tym usatysfakcjonowanym. To tak więc dajemy mężczyźnie to doświadczenie i też edukację, co nie? Że słuchaj, możesz wejść głębiej i tak dalej. To są takie główne cele i poza tym, że mężczyzna tą rękę podnosi, to rozpoznajesz po jego ruchu. Jeśli on jest już blisko szczytowania, to jest podniecony coraz bardziej i można to rozpoznać poprzez, że coraz szybciej oddycha, tak jak kobiety rusza bardziej biodrami i może być skurcze, powoli się spinać i tak. W tantrze rozluźnić, zwalniamy i podnosimy tą energię do góry, nie? Jeśli jest, że on jest wciąż trochę daleko od tego punktu do powrotu, to możemy podnosić energię poprzez masaż do góry, poprzez masowanie innych części ciała. Rozprowadzamy wszędzie. Jak czujemy, że już jest dalej od punktu bezpowrotu, możemy dalej kontynuować stymulację. Podniecanie też. I też, szczególnie jak z mężczyznami, to zawsze ich rusza. Przed tym robimy sobie ćwiczonko z zaciśnięciem mięśnia PC. Tłumaczę im, że jak czują, że się zbliżają, niech oddychają, bo powoli, nie? Jeśli mają już ten mięsień wytrenowany, to niech zaciskają ten mięsień na wdechu. Niech sobie wyobrażają, że ta energia płynie do góry z tym wdechem.
tą orbitę, niech sobie robią. Jeśli jeszcze nie wiedzą, jak tego mięśnia PC, jak tą orbitę robić, nie? Wiesz, to staram się im wytłumaczyć i robimy ćwiczenie. I robimy ćwiczenie oddech ratunkowy. I zawsze przed masażem, szczególnie z facetem, ćwiczymy sobie. Robimy, siedzimy naprzeciwko siebie i patrzymy sobie w oczy i ćwiczymy to razem. Nie? Przez jakieś minuta, dwie minuty. Dzięki temu on już jest tutaj, już nawet bez ta energia, te kanały energetyczne, one się pootwierały. On już jest otwarty na i bardziej cenię też, dlatego jest cały ten masaż całego ciała przed, żeby go pootwierać, żeby ta energia nie była poblokowana. Bo im bardziej on jest pootwierany, to tym łatwiej mu przerzucić tą energię. Bach! Jak on jest spięty, to zauważcie, jeśli mężczyzna jest napalony i jest im bliżej tego orgazmu, to się spina. A w tantrze jest właśnie o to, żeby się rozluźnił. Rozluźnił jak najbardziej, nie? I wtedy ta energia może płynąć. Dlatego też masaż tantryczny, nie? Że nie wiesz. Bo z facetem jest inaczej niż z kobietą. Kobieta musi być otwarta, być gotowa. Faceta możesz złapać, zacząć od linga masażu i on nie powie ci, że nie jestem jeszcze gotowy. Jak to tak, co nie? Nie, on będzie wow. Subtelna różnica. No, ale to właśnie, co nie? To nie jest masaż erotyczny, to jest tantryczny i nie chodzi o te 10 minut typowe, tylko chodzi o coś głębiej. W momencie masowania pośladków bardziej delikatni jesteśmy. Musimy, zawsze się pytamy, czy masujemy kobietę, czy mężczyznę. Teraz będę ci masował pośladki. Ok? Podnieś rękę, jeśli coś jest, jak wchodzę coś za głęboko. I czy z facetem, czy z kobietą, zawsze zaczynamy płytko, delikatnie i patrzymy, jak ta osoba reaguje. Jak się spina za bardzo, jak się ten, to zostajemy na tym lekko, co nie? Nie każdy jest na tyle jakby otwarty, żeby komunikować się. Niektórzy ludzie nawet niech przeleci, co nie? I wiesz, i to jeśli nie czują się z tym dobrze, a wchodzą w to jednak, co nie, to czasami jeśli to jest w ich granicach dopuszczalności, to może ich to wyleczyć, ale jeśli przekroczą te granice dopuszczalności, to może być to traumatyczne. Samą blokadę są stworzone. I to może być wręcz przeciwny efekt do tego, co byśmy chcieli. Tak więc też trzeba zawsze czuć tą osobę, co nie? Jak oni się tak naprawdę czują. I można zobaczyć poprzez oddech, poprzez właśnie napięcie mięśni, czuć, co nie, wiesz, czy mięśnie tak, jak one sobie latają leciutko, co nie. Na przykład tutaj, ja bym jeszcze je porozumiał, nie? Troszeczkę. Okej, jeszcze jakieś pytania? Jest ważne, żeby podejść do tego z jak największym szacunkiem i sympatią, miłością, co nie? I lepiej czujesz ty się z sobą, im więcej masz tego przyjemności, tym więcej przyjemności dasz drugiej osobie.